To Damian Lewczuk, akademia Katcam.pl i w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób utworzyć taką część we FreeCAD. FreeCAD jest w pełni darmowym systemem CAD 3D, w którym możemy tworzyć własne modele 3D i FreeCAD może być wykorzystywany zarówno hobbystycznie, czyli możemy ten system wykorzystywać w domu do takich hobbystycznych projektów, jak i również FreeCAD może być wykorzystywany komercyjnie, czyli możemy z tego systemu korzystać również w przypadku wykonywania płatnych projektów. FreeCAD'a możemy zainstalować w w firmie na dowolnej liczbie komputerów i możemy korzystać z tego systemu bez ograniczeń. Jeżeli chcesz poznać podstawy modelowania 3D w tym systemie krok po kroku, to zachęcam Cię do udziału w moim szkoleniu, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. A teraz przejdę do Freecada i pokażę Ci w jaki sposób utworzyć coś takiego. Rozpocznę nowy projekt w module Part Design, i tutaj rozpoczniemy od utworzenia szkicu. I tak naprawdę to szkic jest elementem kluczowym tego modelu, ponieważ bardzo często w przypadku systemów CAD 3D pracujemy w taki sposób, że najpierw tworzymy szkic 2D na podstawie którego dodajemy operację tworzenia brył 3D, i we FreeCAD również w taki sposób możemy pracować. Czyli to właśnie szkic 2D, rysunek płaski, jest podstawą do utworzenia modelu 3D. Utworzę tutaj szkic na płaszczyźnie XY i narysuję kilka okręgów. Pierwszy okrąg narysuję w taki sposób, aby środek tego okręgu pokrywał się z początkiem układów współrzędnych. I aby to zrobić, podczas rysowania okręgu należy najechać na środek początku układów współrzędnych i jak ten punkt będzie podświetlony, to klikamy lewym przyciskiem myszy, aby powiązać środek tego okręgu z początkiem układu współrzędnych. Jeżeli chodzi o drugi punkt, to drugi punkt rysujemy w dowolnym miejscu i teraz narysuję kolejny okrąg również w taki sposób, aby środek okręgu pokrywał się z początkiem układu współrzędnych. Ok, i aby to było możliwe, aby można było skorzystać z takiego automatycznego powiązania, musi być tutaj włączona opcja automatycznych wiązań. Przy okazji proponuję zwrócić uwagę na to, aby była włączona również opcja automatycznego usuwania wiązań nadmiarowych. Czyli mamy tutaj włączone te dwie opcje, i teraz narysujemy kolejne okręgi, i narysujemy je w taki sposób, aby środki tych okręgów pokrywały się z osią X. I aby to zrobić, najeżdżamy na oś X. Jak oś X będzie podświetlona, to klikamy tak, aby powiązać środek okręgu z tą osią. Drugi punkt umieszczamy na razie w dowolnym miejscu i robimy to samo z kolejnym okręgiem, i to samo robimy z drugiej strony osi Y, też rysujemy dwa okręgi których środki będą leżały na osi x. Tutaj będę potrzebował jeszcze czterech okręgów i narysuję te cztery okręgi mniej więcej w tych miejscach. W tym momencie położenie i średnica tych okręgów jest nieistotna i mamy rysunek w takiej postaci. Klikam teraz prawym przyciskiem myszy, aby odwołać polecenie rysowania okręgu i teraz przejdziemy do Dodawania wymiarów i wiązań, tak aby określić właśnie wymiary i położenie tych geometrii. Rozpoczniemy od wymiarowania średnic okręgów. Tutaj średnica 80, tutaj średnica 100, tutaj średnica 30, tutaj średnica 50, tutaj średnica 160. OK. Ten okrąg trochę przesunę. Tutaj odwołałem już wymiarowanie. Te okręgi też mogę trochę poprzesuwać. Teraz zaznaczam ten okrąg i ten okrąg i wybieram wiązanie równości i tak samo ten okrąg i ten okrąg i też wybieram wiązanie równości i teraz wybieram wymiarowanie odległości w poziomie i wymiaruję odległość pomiędzy tymi dwoma punktami i tutaj wpisuję 220 mm, ok? Klikam prawym, aby odwołać polecenie wymiarowania i teraz zaznaczam środek tego okręgu, środek tego okręgu i następnie oś y i wybieram wiązanie symetrii, tak żeby umieścić te okręgi symetrycznie względem osi y. Następnie zaznaczmy cztery te okręgi i dodajmy tutaj wiązanie równości. OK, i teraz zaznaczamy ten okrąg i ten okrąg, i wybieramy wiązanie styczności, i następnie zaznaczamy ten okrąg i ten okrąg, i wybieramy wiązanie styczności. I to samo robimy z pozostałymi okręgami, czyli tutaj zaznaczamy te okręgi i dodajemy wiązania styczności pomiędzy tymi okręgami. OK, teraz. Wybierzmy polecenie przycinania geometrii i przytnijmy te fragmenty okręgów. OK, i tutaj jeszcze przycinamy ten fragment okręgu, ten, ten fragment i ten fragment. Klikam prawym, aby to odwołać, i tutaj mamy. Utracone wiązanie, i aby to naprawić, zrobię to w taki sposób, aby powiązać ten punkt z tym punktem, ponieważ one są rozmieszczone symetrycznie względem osi Y. Ustawię tak, aby te punkty leżały na tej samej wysokości. Ok, i teraz jeszcze wybieramy rysowanie linii i rysujemy cztery linie w taki sposób, aby końce tych linii leżały na tych geometriach, i tutaj ponownie przydatne są wiązania automatyczne. Zwróć uwagę, że jak najeżdżam na tę linię, ta linia zmienia kolor na żółty i jak kliknę w tym miejscu to początek tej linii jest powiązany z tym fragmentem okręgu, i teraz jak najadę na ten okrąg, to koniec linii będzie powiązany z tym okręgiem. I to samo robimy z drugiej strony, też rysujemy dwie takie linie. Ok. Odwołuję to polecenie mamy cztery takie linie, i teraz zaznaczam ten punkt ten punkt i oś x i wybieram wiązanie symetrii i to samo robię z drugiej strony ten punkt ten punkt i oś x i tutaj również wiązanie symetrii następnie dodajmy wymiar pomiędzy tymi dwoma punktami tutaj wpiszmy 15 mm i to samo zróbmy z drugiej strony zaznaczamy te dwa punkty wymiar 15 Milimetrów. OK, i tutaj jeszcze zróbmy tak, aby te linie były poziome, czyli zaznaczamy te linie i wybieramy wiązanie, aby te linie były liniami poziomymi. OK, i teraz wybieramy przycinanie geometrii i usuwamy te fragmenty geometrii. Tam zostało utracone wiązanie, i za chwilę to naprawimy, i tutaj. Wiązania nie ma w tym punkcie, ponieważ jak chwycę ten punkt, to mogę ten punkt przesuwać i spróbuję to naprawić w taki sposób, że zaznaczam ten punkt, ten punkt i oś x i wybieram wiązanie symetrii. Ok, to zostało naprawione i tutaj podobnie ten punkt, ten punkt i oś x i wybieram wiązanie symetrii. I mamy szkic w pełni zdefiniowany. Wychodzimy ze szkicu i dodajemy tutaj wyciągnięcie na 10 mm, OK. Następnie utworzymy szkic na tej ściance, wybieramy tę ściankę i wybieramy tworzenie szkicu. Tutaj utworzymy okrąg, którego środek będzie leżał w początku układów współrzędnych i dodajmy wymiar średnicy tego okręgu na 90 mm. OK. Wychodzimy ze szkicu i dodajemy operację kieszeń na głębokość 3 mm. OK i teraz utworzymy taką samą kieszeń z drugiej strony i zrobimy to za pomocą operacji odbicia lustrzanego i w tym celu utworzę płaszczyznę pomocniczą. Z klawiszem CTRL zaznaczam te dwie ścianki i wybieram polecenie CREATE a DATUM PLANE. Klikam OK i dzięki temu została utworzona płaszczyzna, która przechodzi przez środek tej bryły i teraz zaznaczam tę operację, wybieram polecenie LUSTRO i tutaj jako płaszczyzna do odbicia lustrzanego Wybieram polecenie Select Reference i wskazuję tę płaszczyznę, którą utworzyliśmy. I ta kieszeń została dodana z drugiej strony. Klikam OK aby to zatwierdzić. Wyłączę jeszcze widoczność tej płaszczyzny i tutaj zaznaczam tę ściankę i tę ściankę i wybieram polecenie fazowania i dodajemy faskę na krawędziach tych ścianek. OK i w ten sposób utworzyliśmy coś takiego. I na dziś to wszystko, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy z FreeCADem, chcesz poznać podstawy modelowania 3D w tym systemie krok po kroku, to zachęcam Cię do udziału w moim szkoleniu FreeCAD Podstawy Modelowania 3D, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Jest to ponad 5 godzin materiału wideo, w którym krok po kroku przeprowadzam Cię przez podstawy pracy z FreeCADem. I dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię również do subskrybowania tego kanału.